To są artyści rynków, Jacek Brzeski, I Love Trading, w dzisiejszym odcinku. Maciej Leściosz, Łukasz Wardyn, CMC Markets. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy, Maćku, od amerykańskiej gospodarki i od amerykańskiej giełdy. Doniesienia z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio nie najlepsze, zaskakująco słabe, bo w kwietniu nowych miejsc pracy przybyło niecałe 270 tysięcy. Spodziewano się, że będzie to prawie milion. No i teraz szukamy związków między tą wiadomością, a tym, co się dzieje na giełdzie amerykańskiej. Wielu analityków twierdziło, że to jest dobra wiadomość dla giełdy, bo to świadczy o tym, że Fed, który się skupia na ożywieniu gospodarczym, na rynku pracy, nadal będzie utrzymywał niskie stopy procentowe i takie zresztą sygnały docierają. To powinno giełdzie służyć. Wall Street powinna kwitnąć. No, nie do końca tak jest w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. No faktycznie mamy cały czas na rynku takie podejście, że im będą gorsze dane, tym będzie większe wsparcie, większy strumień będzie płynął na rynek kapitału, no i to będzie wspomagało rynki. Już sam piątek był bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o oczekiwania, bo tutaj te oczekiwania w okolicach miliona bardzo wyraźnie były widoczne na różnych portalach finansowych, w prasie. Tutaj nawet przyuważyłem taki wątek z komentarzami, gdzie w każdym komentarzu pojawiało się słowo milion, więc widać, że analitycy i komentatorzy rynkowi oczekiwali, że ten milion zostanie przekroczony, że nie nawet zgodnie z prognozami nieco poniżej, ale że zostanie przebity ten symboliczny milion. No okazało się, że 1/4 tak naprawdę z tego finalnie, taki wynik był finalny, tyle przybyło nowych miejsc pracy. Sam wynik oczywiście został odebrany negatywnie z punktu widzenia gospodarki, no pozytywnie przez rynek, tak w pierwszym odczuciu, no bo faktycznie tutaj dawało to poczucie takie, że Fed póki co nie będzie myślał o interwencji, jeżeli chodzi o stopy procentowe, no bo jednak rynek pracy jest bardzo ważny, ale w tym wszystkim jest jeszcze drugie dno. To drugie dno dość wyraźnie ujawniło się w tym tygodniu, mianowicie zostało opublikowane dane dotyczące wolnych miejsc pracy, które osiągnęły rekordowy poziom ponad 8 milionów, czyli tyle jest wakatów w Stanach Zjednoczonych i mamy tutaj sprzeczność, tak? Z jednej strony nie przybywa tych nowych miejsc pracy, a podaż ze strony pracodawców jest bardzo duża, no po prostu poszukują rąk do pracy, nie mogą ich znaleźć. No i tutaj może to być oczywiście efekt między innymi tego dość mocno rozdmuchanego w ostatnim czasie socjalu, tak? Zresztą często działa, kiedy konsumenci, obywatele, pracownicy dostają coś, to tak naprawdę nie ma chęci do tego, żeby wracać do pracy. No i tutaj takie się sygnały pojawiają, czyli dopóki będą funkcjonowały te na dużą skalę programy socjalne, no jest ryzyko, że no ci pracownicy nie będą chcieli do pracy po prostu wracać, no a też pojawią się dodatkowo też i wyższe stawki, tak, jeżeli chodzi o płace, wyższe wymagania, no to niesie sobą szereg konsekwencji. No Wall Street też to powinno zauważyć. Sam Joe Biden wprawdzie broni swoich programów, mówi o tym, że to nie jest efekt tego, że pracownicy nie chcą wracać do pracy, tylko w dalszym ciągu, bo te dane dotyczyły marca, w dalszym ciągu jeszcze nie mogli, dlatego że pozamykane były szkoły pozamykane, przedszkola, więc no musieli siłą rzeczy zostać w domu. No jaka jest prawda, to się okaże, ale jest to na pewno dość negatywna informacja. Kluczowa oczywiście pozostaje sprawa inflacji, natomiast ten rynek pracy na pewno warto obserwować. Warto obserwować te co tygodniowe, czwartkowe dane, aktualizacje z rynku pracy, no bo to może być taki temat, który będzie mocno wspierał lub ciążył rynkom. Natomiast no, z drugiej strony sama ta korekta po raz kolejny, jeżeli chodzi o S&P 500, nas się prosiła, no doszliśmy w okolice nowych szczytów, także realizacja zysków nie jest niczym nadzwyczajnym, ale można tutaj szukać podłoża takiego fundamentalnego. Łukaszu, a przy tych spadkach, które widzieliśmy w ostatnich dniach, dzisiaj jest trochę lepiej na początku notowań na Wall Street, to chyba trzeba brać pod uwagę jednak ten czynnik inflacji. On przestraszył wczoraj rynki, no bo z jednej strony Fed oczywiście trzyma się tego parametru, że najważniejszy jest rynek pracy i członkowie Fedu zapewniają, będziemy prowadzili łagodną politykę, no ale jak inflacja konsumencka skacze do poziomu 4,2%, miało być 3,6%, jak inflacja bazowa skacze do bardzo wysokiego poziomu 3%, no to pojawiają się lęki, że może jednak to zaostrzenie polityki pieniężnej w USA nastąpi dużo wcześniej, no i rynki zareagowały dosyć nerwowo.
Nie można się dziwić, ale to mogłaby być inflacja, to mogłoby być coś innego. Kilkanaście lat hossy, do tego wszystkiego tak dynamiczne wzrosty od tego dołka covidowego, beztroska inwestorów, przewartościowanie akcji, ale też coraz większy udział inwestorów indywidualnych wśród tych kupujących akcje, w tym kupowanie akcji używając linii kredytowych. No więc no to jest po prostu recepta do tego, że wszystko może przestraszyć. I teraz to, co właśnie wspomnieliście wcześniej, że tych miejsc pracy było mniej, więc tutaj powinna zadziałać logika mniej miejsc pracy, w związku z tym to dobrze, bo będą pakiety dalsze stymulacyjne, trzeba będzie stymulować, nie podnosimy 100%, to jest dobre dla giełdy. Na pewno jest taki moment przegięcia, no bo to nie może w nieskończoność iść tak, że dane są złe i to jest dobre dla giełdy. No tak nie jest, ponieważ no w pewnym momencie inwestorzy, analitycy będą patrzyli na to w ten sposób. No tyle zostało wpompowane w gospodarkę, a efekty jednak są gorsze niż tego oczekiwaliśmy. Natomiast te konsekwencje są właśnie te najgorsze, o jakich myśleliśmy. Czyli pod tym względem no nie wychodzi to, o czym myśleliśmy, że będą pewne koszty, między innymi takie jak inflacja, a jednak będzie ten duży wzrost gospodarczy. Więc myślę, że to jest problem i ta wyższa inflacja, co może być, jak rynki mogą na to spojrzeć? Po pierwsze, optymistycznie, że to jest krótkotrwałe, że jest związane tylko z tym właśnie ożywieniem, z otwarciem gospodarek, o czym wszyscy mówiliśmy, wszyscy myśleliśmy, że tak będzie, ale że to jest krótkotrwałe i samo się unormuje. Natomiast no druga kwestia jest taka, że dla spółek technologicznych, które bardzo mocno są oparte na kapitale, który chce ryzykować, na startupy technologiczne, olbrzymie pieniądze pompowane, i to mówimy o spółkach właśnie technologicznych, biotechnologicznych, no że jednak teraz tego kapitału nagle może być tego, który chce ryzykować, może być trochę mniej. To może być problem dla spółek technologicznych. No i a do tego to są spółki wzrostowe, mniej płacą dywidendy, czyli pod względem tych przepływów finansowych z kuponu, no są mniej atrakcyjne niż z tej starej gospodarki. Z tej starej gospodarki tak samo inflacja, za wysoka inflacja też może negatywnie dotknąć, ale jednak tutaj jest to, w większości to są spółki dywidendowe, więc no to są takie aspekty, ale byłem zaskoczony wczoraj, gdy zobaczyłem ten wyskok, może byłem dwa razy zaskoczony. Raz, że to był taki wyskok inflacji i dwa, że bezpośrednio po tym rynek był dość spokojny. No bo to jest jednak szok i widać, że ta rzeczywistość, o której rynki myślały, jest szybciej z nami, niż tego się spodziewaliśmy. Więc tutaj się zupełnie nie dziwię amerykańskim rynkom, że poszła wyprzedaż. No ten początek dzisiaj jest lepszy, ale na razie no trzeba się bać, żeby to nie rozwinęło się w jakiś poważniejszy trend. Na razie to tylko korekta. Ale czy to jest tak, Łukaszu, że rzeczywiście ta inflacja to taki będzie efekt krótkoterminowy, krótkotrwały, chwilowy? Inflację mamy wysoką nie tylko w Stanach Zjednoczonych, bardzo podobną w Polsce, 4,3%. Niektórzy ekonomiści mówią, doigraliśmy się. Było wielkie drukowanie pieniędzy, było zasilanie pieniędzmi gospodarstw domowych, przedsiębiorstw. Te pieniądze teraz znajdują ujście w tych właśnie wyższych cenach surowców, towarów, usług. To krótkoterminowo, a długoterminowo też można powiedzieć, że doigraliśmy się, bo każdy kolejny taki wieloletni szczyt hossy w Stanach Zjednoczonych, mówimy tu w perspektywie kilkudziesięcioletniej, był przeprowadzany na coraz niższych stopach procentowych. Więc no tutaj i krótkoterminowo, i długoterminowo.
Najgorsze inflacyjne są szoki takie krótkoterminowe, gdzie jest ta pędząca inflacja. I co jest najgorsze, gdy społeczeństwo ma przeświadczenie, że warto coś kupić dzisiaj, bo jutro będzie drożej. I wtedy to już się robi niebezpiecznie, bo taką sytuację chcą też wykorzystywać producenci, którzy przez ostatnie kilkadziesiąt lat coraz bardziej mieli presję cenową, nadrabiali efektywnością, coraz wyższą efektywnością. No ale tak szybko nie da się tego poprawiać, gdy mamy szoki cenowe, więc no nie mam zdania, jeżeli chodzi o długi termin, natomiast w krótkim terminie no ten szok może być niebezpieczny. Na rynkach surowcowych jesteśmy gdzieś w okolicach, no balansujemy, naruszamy w tym momencie te kluczowe poziomy oporu, więc tutaj miejsca dużego nie ma, mówiąc szczerze. No to za chwilę, jeżeli rynek nie stanie, ja tu mówię o wzrostach cen surowców i towarów, no to możemy mieć nawet jakiś poważniejszy wystrzał w tych cen. No to teraz już się przenosimy zdecydowanie na polski rynek, walutowy. Na rynku giełdowym, Maćku, WIG20 ma problemy od kilku dni, bo problemy ma Wall Street, Europa Zachodnia, ale złoty akurat dzisiaj, w czwartek 13 maja, prezentuje się całkiem dobrze. Za euro płaci się 4,53, za dolara 3,75, za franka 4,13. To nie jest specjalnie dużo. Sam WIG20 tak naprawdę na tle rynków zachodnich też można powiedzieć, że radzi sobie całkiem dobrze, nawet tutaj wykluczając niektóre takie sytuacje jednorazowe, jak choćby przedwczoraj kwestia odejścia prezesa Jagiełły z PKO BP i taki silny spadek właśnie na PKO, no tutaj WIG20 byłby na plusie, tak, gdyby wykluczyć tę jedną spółkę. Więc ogólnie nie można powiedzieć, że jest źle, zwłaszcza w relacji do innych rynków. No siłą rzeczy ten kapitał się utrzymuje, te obroty są relatywnie wysokie na polskiej giełdzie, więc też to sprzyja kupowaniu polskiego złotego przez inwestorów zagranicznych. No i mimo tego problemów, zawirowań wokół rynku amerykańskiego, no można powiedzieć, że złoty zachowuje się bardzo stabilnie. Nie można powiedzieć, że bardzo dobrze, tak, ale stabilnie. W przypadku euro-PLN dotarliśmy już w okolice tego wsparcia sprzed miesiąca, z połowy kwietnia, to są okolice 4,52 z drobnym haczykiem, 4,52, 30, 50. Natomiast w przypadku dolara do złotego, no utrzymujemy się w takiej konsolidacji w okolicach poziomu 3,74. 3,75. I to pomimo właśnie tych obaw o inflację, pomimo dzisiejszych też wyższych od prognoz danych dotyczących inflacji producenckiej, to też oczywiście skutki będą odczuwalne w kolejnych miesiącach na inflację konsumencką. No tutaj to pociągnie za sobą, więc można się spodziewać, że również odczyty majowe będą równie wysokie jak kwietniowe. No pytanie, jak rynek zareaguje, czy w dalszym ciągu będzie wierzył, że jest to przejściowe i Fed faktycznie nie będzie dotykał stóp procentowych, nie będzie żadnych wprowadzał zmian w polityce monetarnej. No póki co wydaje się, że rynek w to wierzy, bo na samym dolarze nie ma, jest oczywiście, był wyskok, ale umiarkowany. Nie było tutaj widoczne jakiejś paniki. No i to się przekłada właśnie na waluty rynków wschodzących, czyli standardowo umacniający się dolar nie sprzyja walutom rynków wschodzących. Tutaj mamy na tyle umiarkowane umacnianie się dolara, że nasza waluta tego nie odczuwa. Bardziej odczuwa cały czas możliwości inwestycji na rynkach rozwijających się. Ta perspektywa przepływu kapitału właśnie na takie rynki jak polski tutaj może brać górę. I te czynniki, o których nawet przed chwilą wspominał Łukasz, o których rozmawialiście, dotyczące inflacji w Polsce, one schodzą na drugi plan z punktu widzenia inwestorów. Przynajmniej na razie, oczywiście w długiej perspektywie to się może odwrócić. No na dzień dzisiejszy raczej inwestorzy patrzą na koszyk ogólnie rynków wschodzących, no i ten czynnik jest tutaj kluczowy dla wyceny polskiej waluty. To teraz branże i spółki. Zaczynamy od amerykańskiego indeksu technologicznego Nasdaq, który w ostatnich dniach wypada szczególnie słabo, chociaż akurat początek notowań czwartkowych jest lepszy. Co możemy powiedzieć o tych spółkach technologicznych, biotechnologicznych?
No ja myślę, że no tutaj mamy ten problem, o którym właściwie już powiedziałem wcześniej. No to jest ten koszt kapitału, który i chęć podejmowania ryzyka przez inwestorów. Te spółki, żeby się rozwijać, żeby ze 100 spółek, ja już nie mówię o startupach, tylko o nawet spółkach dojrzałych, rosnących, żeby z tych 100 było 5 wybitnych, potrzeba wielkiego zaufania inwestorów. Więc oni muszą nie mieć alternatywy i muszą chcieć ryzykować. W momencie, gdy rentowności idą w górę i jeżeli ma pojawić im się alternatywa w postaci bezpiecznego inwestowania, to trochę tych pieniędzy mogą wyciągnąć. Według mnie no właśnie ten sektor technologiczny, biotechnologiczny będzie miał w związku z tym problem. Biotechnologia pod tym względem, jesteśmy Nasdaq biotechnologiczny, na wielotygodniowy jest trend horyzontalny i jesteśmy w okolicach tego dolnego ograniczenia, nawet wczoraj byliśmy trochę poniżej, więc no tutaj widać te obawy inwestorów. No ale zobaczymy, bo cały czas to jeszcze jest hossa, to trzeba powtarzać, na Nasdaqu to jest hossa, jeżeli wyrysujemy sobie trendy, czy Nasdaq 100, to jest hossa, pomimo że definitywnie straszy podwójny szczyt, no ale to jeszcze cały czas jest hossa i w związku z tym no, większe szanse co do zasady mają byki. To teraz polskie duże spółki. Maćku, najpierw producent gier CD Projekt. Ostatnie tygodnie, miesiące bardzo nieudane dla tej spółki. Czasami zdarzają się lepsze sesje. No, taka była na przykład w środę 12 maja, gdzie zobaczyliśmy ładny ruch w górę, ale to są incydenty. No ten ruch został już dzisiaj skorygowany, no i tutaj już obserwujemy dzisiaj spadki ponad 2,5%. Zobaczymy, jak sesja jeszcze się w dniu dzisiejszym zakończy, czyli 13 maja, to wszystko jeszcze przed nami. Natomiast cała ta branża gamingowa, która no była takim oczkiem w głowie inwestorów przez ostatnie lata, w 2020 roku radziła sobie doskonale, no cała jest, można powiedzieć, w odwrocie w tym momencie, dlatego że tutaj na tych największych producentach, znaczy oczywiście CD Projekt, no to jest związane z problemami z cyberpunkiem, Ten Square Game jest w tym momencie rozpatrywany jako tak naprawdę producent jednej gry z sukcesem, czyli ten Fishing Clash, który w ostatnim czasie tak pozwolił też dodatkowo jej wzrosnąć i teraz inwestorzy nie widzą perspektyw na dalsze wzrosty i na utrzymywanie przychodów. I jeżeli chodzi o inne spółki, to zresztą to wygląda podobnie, tak? No to jeszcze Eleven Bit można wymienić. Też nie ma jakichś perspektyw, a wszystkie te spółki, dlaczego o nich mówię? No bo one wszystkie znajdują się na radarach funduszów, które otwierają pozycje krótkie i to jest taki dość znamienne, że właśnie ta branża gamingowa tak się cieszy mocnym zainteresowaniem właśnie shortujących na rynku. Wczoraj pojawiła się informacja, że w rejestrze krótkiej sprzedaży, tym oficjalnym, nie jest to jakaś oficjalna informacja spod lady, tylko oficjalna podana przez KNF, Ten Square Games został po raz kolejny, inny fundusz wszedł z wartością powyżej 0,5%, czyli ten, którą trzeba raportować. Z kolei na CD Projekcie wczoraj zniknął jeden z funduszy, który miał pozycję powyżej 0,5%. Nie wiemy, czy oczywiście całkowicie ją zamknął, bo wiemy, że zszedł poniżej wartości 0,5%, no ale właśnie zadziałało to tak, jak wspomniałeś, czyli wzrosty 4,5%, nawet 5%, ale dzisiaj po tych wzrostach nie ma śladu i to jest bardzo znamienne, bo wydawałoby się, że w momencie, kiedy duże fundusze wychodzą z pozycji krótkich, no to jest jakiś symbol, że już widzą na horyzoncie koniec tych spadków, a tutaj taki wzrost, jak miał miejsce wczoraj, czyli te 4,5%, już jest rozpatrywany w kategoriach wzrostu, po którym warto realizować zyski. Czyli nie widać tutaj perspektyw na zmianę trendu spadkowego, który towarzyszy tej spółce, no, z drobnymi wyjątkami, takimi wyskokami na short squeeze'a
w lutym, ale od grudnia już ten trend się utrzymuje. Raczej inwestorzy tutaj widzą możliwości dalszego osłabiania się kursu spadków ceny. No i to jest na pewno niebezpieczne. Wydaje mi się, że takim w przypadku CD Projektu dość istotnym momentem będzie informacja, że Cyberpunk ponownie wrócił do sklepu Sony, że jego sprzedaż tutaj rośnie pomimo tego nieudanego startu, że konsumenci, że gracze widzą tutaj szansę, no bo to nie jest produkt taki, który po tym słabym starcie w grudniu został całkowicie skazany na porażkę. Takie gry często odzyskują blask po kilku latach, w momencie kiedy są poprawki wprowadzone, rozpowszechnią się konsole nowej generacji. Także tu cały czas jest oczywiście szansa, również perspektywa na nowe tytuły z sagi Wiedźmin, więc sama spółka ma szansę oczywiście na powrót do wzrostów, no ale póki co inwestorzy jeszcze cały czas wyceniają ją dość wysoko, znaczy tak szacują, że jest ona wyceniana dość wysoko, no nie dają możliwości na odbicie w tym momencie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych tygodniach, właśnie jakie będą spływały informacje dotyczące przede wszystkim Cyberpunka. Na koniec jeszcze jedna spółka taniejąca, ale nie taniejąca w skali ostatnich tygodni czy miesięcy, tylko ostatnich kilku dni. PKO BP, nasz największy bank, zresztą bank także z portfelem kredytów frankowych. No tutaj mamy spadki i to momentami bardzo poważne. Od wtorku, od 11 maja, kiedy okazało się, że z PKO BP odchodzi prezes Zbigniew Jagiełło. No ja tu widzę sporą histerię. Te głosy, które wczoraj czytałem, które mówiły o tym, że no to, że właśnie to jest osoba, która była warta właśnie tych 7-8%, no według mnie to jest przesada. To jest przesada. Mamy zejście do kluczowego wsparcia. Przede wszystkim na spokojnie sprawdźmy wykresy. Gdzieś poniżej 34 zł jest bardzo ważne wsparcie. To jest pierwsza kwestia. Druga, kurs od lutego porusza się w takim kanale wzrostowym. Teraz znowu zeszliśmy do tego dolnego ograniczenia kanału wzrostowego, więc według mnie to jest panika i nie mówię, że te akcje nie mogą dalej spadać, ale według mnie, jeżeli tak się stanie, to będą tak samo spadać jak inne banki po prostu. Więc to według mnie jest szok, według mnie mimo wszystko nieuzasadniony. Pewnie większy udział prezesa, czy właściwie tej całej ekipy był w kondycji ostatnich wielu lat tego banku, niż na przykład to jest w Orlenie, czy w innych spółkach, gdzie są mocne karuzele. No ale wiele zostało już wyznaczone, czyli ten rozwój, postawienie na nowoczesne technologie, czy na taką restrukturyzację technologiczną w kierunku coraz lepszej obsługi klienta poprzez technologię. No to udało się zrobić, ale ta maszyna według mnie już się w banku nie zatrzyma, więc ja tutaj takich naprawdę dużych obaw nie mam i aż tak mocna przecena bardzo mnie zaskoczyła, natomiast spoglądając technicznie bardzo na chłodno, no to można zaryzykować takie właśnie stwierdzenie, mamy powrót do wsparcia. No zobaczymy. O spółkach, o złotym, o inflacji mówili Maciej Leściosz, Łukasz Wardyn, CMC Market. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. To już wszystko w tym odcinku Artystów Rynków. Następny program z tego cyklu w czwartek, 20 maja. Jacek Brzeski, I Love Trading. Do zobaczenia.